Będziemy śpiewać. Damy czagę. Będzie super. Na pewno damy radę. Dobra, uwaga, w lewym narożniku dziewczynka ze starą duszą. Kocha retro piosenki, no słuchajcie, rośnie nam prawdziwa diwa. Kocha też modę, a jej kreacje nie mieszczą się już jej w szafie. Dokładnie tak, Olivia Kołbuk! W prawym narożniku mała Hania, ma 9 lat i kocha rocka. Lubi jeździć na rowerze i grać w musicalach, zwłaszcza tych rockowych. Na scenę biega Hania Sitko! W lewym narożniku Julia. Od dziecka marzy o tym, aby zostać ornitologiem. Obserwuje ptaki razem z rodzicami w pobliskim lesie. Prawdziwa wild girl, Julia Kmiecik! Dzięki wam odkryłem kowbojskość tej piosenki. Stałem tam na backstage, cały czas się za klamrę trzymałem takim. Dobre. Czy taki był zamysł autorki? Oczywiście, że tak. Słuchajcie, no, co ja mam powiedzieć? Ciężko mi ocenić, Dawidku. No, dajesz mi taki piękny prezent i jak ja mam ocenić? Na miło. Tak szczerze, naprawdę. Bardzo mi się podobało. I ja od serca wystawiam wam po szóstce, dlatego że każda z was była uśmiechnięta, każda z was dała z siebie 100% i przede wszystkim to jest numer, który ma bawić, który ma porywać do tańca i ja właśnie tak się czułam, dlatego wam bardzo dziękuję, dziewczyny. Super. Dziękujemy. Dziewczyny, mam do was jedno ważne pytanie. Czy wiecie, jak się powinno rozpoczynać bitwy The Voice Kids? Dokładnie tak. Wyjęłyście mi to sus, bo miałeś się powiedzieć, nie wiem, ale powiedział dokładnie tak. To tak cwani. Właśnie ale tak. Jesteście cwane i świadome, a przede wszystkim bardzo zdolne i niosące wielką radość w swoich występach. Wasze pląsy absolutnie nie odstawały od waszego pięknego śpiewania. Nie było tutaj takiej zasady, którą czasami przyjmujemy, że co się nie dośpiewa, to się dotańczy. Tutaj i dośpiewane, i dotańczone zostało wszystko. No ale wokalnie i kunsztowo myślę, że najlepiej przygotowana jest Olivia. Dziękuję bardzo.
Lepiej otwarcia bitew sobie nie mogłem wyobrazić, więc tutaj już wielkie brawa. Bardzo wam dziękuję za to. Naprawdę to było bardzo przyjemne. Dziękujemy. Pod tymi kapeluszami, pod tą choreografią nie staraliśmy się ukryć jakiejś niedoskonałości, bo każdy dźwięk w tym utworze był trafiony i wy naprawdę śpiewacie. No właśnie. Stoją trzy gwiazdy tutaj, każda gotowa, by pójść dalej. Julia, Hania, Oliwia, bardzo wam dziękuję za tą całą naszą podróż. Za każdą chwilę, nie tylko tutaj na scenie, podczas prób, tylko też za te chwile, kiedy mogliśmy na spokojnie się powygłupiać. Męska decyzja, Dawidzie. Do sing-offów zabieram ze sobą. Idzie ze mną Oliwia. Oliwia wygrywa tę bitwę. Oliwia, gratuluję ci, kochanie, leć do rodziców, leć, szybciutko. Julka zaśpiewała bardzo poprawnie i Hania tak samo, nie miałem się do czego przyczepić, ale jednak Oliwia przebiła się przez tę zabawę i choreografię najmocniej swoim głosem i dała się w tym utworze najbardziej poznać jako dobra wokalistka.